Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Stalker Zew Prypeci. Kontynuuję tutaj przygodę w zonie pełnej niebezpieczeństw. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, ostatnio tutaj zakończyliśmy parę takich ciekawych zadań dla naukowców. Przynieś, wynieś, pozamiataj. I dzisiaj będziemy dalej kontynuować tę przygodę. Ostatnio też czytałem komentarze i daliście mi znać, że nie przykuwam jakiejś takiej specjalnie znaczącej uwagi do eksploracji. I dzisiaj postaram się przede wszystkim troszeczkę to zmienić. Ale też musicie wiedzieć, że to jest związane też z prowadzeniem odcinka. Też nie chcę przez cały odcinek, wiecie, biegać tu każdy centymetr po centymetrze. Chcę, aby w odcinku przeważnie coś się działo, ale spróbujemy to jakoś inaczej ukryć. Może się uda, może nie, zobaczymy. Najwyżej odcinek wyjdzie bardzo nudny. Jeszcze tak w międzyczasie, przeszukując sobie ekwipunek, zauważyłem, że zdobyliśmy przecież kotlet. A tutaj nasz przyjaciel o imieniu Gary, mam coś dla ciebie. Trzymaj, oto kotlet. Proszę. Dzięki, naukowcy dobrze płacą, ale bardziej zależy mi na zezwoleniu. Kontrakt z naukowcami przynieść Garem zwany Kubiełakiem. I wiecie co? Tak sobie myślę, czy czasem nie warto byłoby... Kurde, dać mu tego Kubielaka, czy nie? Ogólnie mam 13 apteczek, a rozwiązałbym już tą sprawę. Muszę też się pozbyć tego ekwipunku. Kurczę, muszę zrobić porządek, bo uwaga, no zdecydowanie przekracza moje tutaj standardy i co chwilę moja postać się męczy. Pomimo tego, że kombinezon mam zmodyfikowany, to i tak ona się bardzo męczy. Wiecie co? Dobra, damy mu tego Kubielaka. Wielkie dzięki, przyjacielu, w końcu mogę ruszyć do Prypeci, muszę tylko znaleźć drogę. Na razie. Niestety Gary do nas... nie dołączy, chociaż mam nadzieję, że wpłynie to na pozytywne zakończenie jego przygody, bo z tego co pamiętam, to jeśli byśmy nie dali mu tych artefaktów, on by zaginął. Dobrze, moi drodzy, wychodzimy stąd. Mamy tutaj jeszcze... Dobra, idziemy tutaj do stacji Janów. Muszę zrobić porządek w ekwipunku. Mamy tutaj 2 schowki do przejrzenia, teoretycznie 3. Daliście mi też znać, że przeszukuj schowki, sprawdzaj co tam jest. Dobrze, postaram się. Jeśli będą jakieś takie po drodze, tak jak właśnie w tym przypadku, postaram się tutaj eksplorować te właśnie... latarka. Postaram się tutaj eksplorować, szukać tych miejsc. No i nie mam kompletnie amunicji do tej broni, to jest bardzo ciekawe. Gdzie ja posiałem całą amunicję do tej broni, to ja nie wiem. Albo ją całą wystrzelałem, albo po prostu gdzieś ją zrzuciłem zwyczajnie do jakiegoś case'a. No, tak jak już wcześniej wspomniałem, moja postać bardzo szybko się męczy. Wystarczy, że tylko na chwilę wcisnę literkę X i kurde, moja postać już nie ma tej... już energii. Dobra, zbieramy tutaj co mamy. Ekwipunek zebrany. Trochę się naładowałem, ale właśnie dzięki temu artefaktowi skrętak, promieniowanie -3. Bardzo szybko niweluje się promieniowanie, tak więc bardzo fajnie. Daliście też mi znać, aby sprzedawać właśnie te artefakty od razu. Meduza, co my tu jeszcze mamy? Blask księżyca, ochrona psioniczna 6. Może być całkiem nieźle. Dobra, drzwi zamknięte, musisz schować broń. Dobrze, chowam broń i wchodzimy. Gaszę latarkę, aby trochę tutaj klimatu złapać. Azot, słuchaj, przyjacielu, mam PDA, handlarza powinności. Nie. Ty tutaj nic z tego. Zobaczmy, za ile możesz tutaj naprawić. 384. Dobra, czyli mamy 2 karabiny na sprzedaż. Do zobaczenia. Sprzedamy te 2 karabiny. Siema. Mówiłem ci, jak pracowałem dla naukowców. No więc jednego dnia wpadłem do ich bunkra, co by popatrzeć, co knują. Najpierw wszyscy zdziwieni. Aloha! Właśnie kogoś takiego było nam trzeba. Dobra, sprzedajemy to. Okazało się, że chcieli ustawić swoje urządzenia w anomalii. Amunicja. Głowym oczywiście ani się śniło brudzić sobie ręce, więc obiecali mi kasę i na ten... Jeden tumik sprzedam. To ja. Nie ma sprawy, ale lepiej, żeby te atrakcje były warte świeczki. Musiałem się nachodzić za anomaliami. Ale to nic w porównaniu z tym, ile się namęczyłem, żeby ich zmusić do zapłaty. Wpadnij kiedyś, to fajna okolica. Czego ci trzeba? Opowiedz mi o swojej pracy dla naukowców. Niedawno odwiedziałem ich bunkry, bardzo się ucieszyli i powiedzieli, właśnie ciebie teraz potrzebujemy. Flint! Okazało się, że chcieli ustawić swoje urządzenia pod anomaliami. Aha, to jest to, co ono, o czym opę. Przestań przypisywać sobie dokonania innych ludzi. Ja to zrobiłem, nie ty. Kłamstwa, nie możesz niczego udowodnić. Masz swoje słowo przeciwko słowu członka wolności. Czarno widzę twoje szanse. Przekonamy się. Ktoś może pomyśleć, że Flint kłamie. Niech zapyta o mnie w bazie. Zawodowi myśliwi kiedyś mnie spotkali i od razu zawołali: Flint, jesteś nam potrzebny, bez ciebie nie damy rady. Polowali na Chimerę, więc pokazałem specjalistom, jak to się robi. Mój sposób jest prosty, po prostu wpadam do jej gniazda. Zostawili jednego żółtodzioba przy wejściu, żeby pilnował. Oczywiście nad ranem, kiedy bestia przyleciała, młody narobił w portki i dał dyla. Musiałem załatwić sprawę sam. Z powodzeniem, jak widzisz. Ja pierdzielę. Poszukiwaniu sroki. Poinformuj Gnotę. Dobrze, czyli trzeba będzie ich tam poinformować. Ja sobie jeszcze zerknę tutaj do mojego ekwipunku. Tutaj się znajduje, o właśnie, tutaj w tym miejscu. I tutaj mam tylko to. I chyba niestety będę musiał wziąć ten mój karabin. Weźmiemy ten mój karabin, tak? Przejdziemy się właśnie na Skadowsk. Tam jeszcze trochę poeksplorujemy. Musimy też Gnotę poinformować. Idziemy. Zobaczymy też właśnie, czy jakieś w nagrodę za... Aha, dobra, środki medyczne. Robimy też porządek w ekwipunku. Postanowię trochę zrzucić. Mam trochę radów, więc teoretycznie ta wódka jest tylko i wyłącznie potrzebna dla Kardana. I to by było chyba na tyle. Jeśli chcesz wejść na pokład, to schowaj broń. Dobra, gdzie jesteś, Gnota? Gnota, tu jesteś. A witam, znalazłem srokę, jest w stacji Janów, nazywa się teraz Flint. Ten Sockins jeszcze żyje? No to już niedużo mu zostało. Weź to, dzięki za wskazówkę, już nie mogę się doczekać spotkania z tym... No. Flint, powiadasz, otrzymane pieniądze. Tak, dzięki, dobrze, udało ci się zdobyć osiągnięcie wysłannik sprawiedliwości. I czekaj, wytropiliśmy Chimerę, więc nie mamy czasu do stracenia. Krab jeszcze nie wydobrzał, Daniła jeszcze nie wrócił, a ściganie tej bestii we dwóch to czysta głupota. Potrzebujemy trzeciego. Ty jesteś twardym gościem, znalazłeś srokę? Może zapolujesz z nami na Chimerę. No czekaj. Spotkaj się z Gnotą w barze o 3 rano. Dobra. Tworzymy ekwipunek. Twórzmy tutaj ekwipunek, co mamy do zrobienia. Wow, sporo tych rzeczy tutaj mamy, naprawdę. I nie mamy jednak tej amunicji, o której wspomniałem, więc broń zrzucamy, zabieramy to. No nie mam tego za dużo, niestety. Ej, tutaj też mam kotlet. O, cholera, no dobra, trudno. Flaszki zrzucamy. 10 apteczek. 5 antyradów. Ta amunicja musi zostać, to jest co? Moduł pamięci odblokowany w samolotu bezzałogowego, dobrze, w których są pośród nich współrzędne 3 punktów, w których dobiegają sygnały radiowe. Zaraz, moment, żeby się tutaj nie pomylić zbytnio. Nie no, wyrzucać raczej nie będę, to są te sygnały radiowe, tak? Jejku, ale tu jest schowków. Ja pierdzielę, to trzeba będzie wszystko zobaczyć. Dobrze. Tu jeszcze z tobą można porozmawiać. Potrzebujesz towaru? Jak coś masz, to wyduś to z siebie, a jak nie, to spływaj. Co do tych detektorów, zaniosłem detektory do Nowikowa. Kurde, nie wiem czy... Dobra, nie będę z tobą na ten temat na razie rozmawiał. Aha, dobra. Super, teraz poczekamy, aż w nich pomajstruję. Obiecał, że jak skończę, odeślę poprzez zaufanego człowieka. Masz dla mnie pracę? Nie mam więcej pracy. Okej, mogłoby cię to zainteresować? Moduł pamięci z samolotu bezzałogowego. Bardzo ciekawe znalezisko, ale nie wzbogacisz się na nim. Skąd mam wiedzieć, czy ktoś już nie przeczytał ich informacji przede mną? Moja cena to 500. Nie, dzięki. Dobrze, cześć. Handel? Handel. Trochę amunicji może bym kupił. Mam 42 tysiące, więc... Ej, przydałby mi się jeden ULS. Właśnie, bo kurde, dałem tamtemu ULS-a i co? Dobrze, z tobą sobie już pogadałem. Jestem chyba mniej więcej gotowy na spotkanie z Chimerą. Albo i nie, nie wiem. Dobra, zapiszemy. I lecimy. Jestem gotów iść na polowanie. Aha, znalazłem Daniłę, nie żyje. Zabił go wstrząs, który też nie żyje. O rany, dlaczego najpierw giną ci najlepsi? Nie ten wstrząs, Sockins jeden, zabił Daniłę. To był cholernie dobry chłopak. Dobra, jestem gotów iść na polowanie. Jeszcze nie pora, wróć o 3 nad ranem, dobra. Zbieram oddział, w którym wybiorę się do Prypeci. Przyłączysz się? Nie, nie chce mi się. Tutaj jest na co polować. Ty najlepiej wiesz, ile mutantów nadal grasuje w tych okolicach. Dobremu myśliwemu wystarczy ich do końca życia i jeszcze dłużej. Którą to my mamy godzinę? Może jednak pójdę się przespać. Co prawda nie miałem iść spać, ale warto byłoby, powiedzmy, o tej drugiej? Dobra, druga nad ranem. Kurde, zabawne jest to, że miałem zrobić porządek w ekwipunku, a jestem tak samo przeciążony, bo mam skanery naukowców. Jestem gotów. Dobrze, chodźmy. Idziemy. Idziemy zapolować na Chimerę. Tu Sowa. Wpadnij do mnie, musimy omówić interesy. Ostrożnie, musimy być naprawdę cicho. Nie może nas usłyszeć. Dobra, polowanie na Chimerę. Znajdź mutanta, dopóki śpi. Zawsze zapominam, pod którym klawiszem jest. No, ona tak za bardzo nie śpi, wiesz? Tak, my na mieście. Jest blisko, czuję ją. Jeżeli ją zobaczysz, celuj w głowę. Tylko nie podchodź za blisko. Ale pogoda. Dobra, ja sobie zapiszę, bo to różnie bywa. Przypominam, że gram na trudnym poziomie trudności. Chyba najtrudniejszy to jest. No dobra, mamy ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Czekaj, bo tutaj jest gdzieś schowek. Ach, tutaj. Okej. Okay. Ojejku, ale tu masz twarz. Udało nam się. To małe trofeum jest specjalnie ode mnie. Mogło pójść odrobinę lepiej, ale i tak wyszło nieźle. Jak mawiał traper, jeśli ma się doświadczenie, to na co pułapki? Przy okazji idziesz do Janowa? Dobrze. By było mu powiedzieć, że Chimera nie żyje. Ja na razie zostanę w Skadowsku. Poczekam, aż Krab wydobrzeje. Idziesz z nami? Otrzymany przedmiot SPSA-14. Tak, chodźmy. Nie, bo jeszcze z Sową muszę porozmawiać. I sprzedamy sobie. Dzień dobry. No dobra, to za chwilę. Najpierw idziemy z Sową pogadać. Mamy kłopoty. Nasz mały interes jest zagrożony. Nowikow odwalił świetną robotę z tymi detektorami. Rozszerzył ich zakres, zwiększył wrażliwość i zrobił jeszcze parę innych rzeczy. Dzięki tym detektorom pobijesz na głowę wszystkich innych łowców artefaktów. Zawarłem umowę z Brodaczem, żeby wszyscy stalkerzy, których zatrudnia, mogli używać tych nowych detektorów. I... Zgodziliśmy się podzielić łup pół na pół. Ale stalkerzy odmawiają oddania nam naszej części. Musimy iść do Brodacza i przekonać go, żeby dotrzymał warunków umowy. Chyba ty też chcesz dostać swoją działkę, nie? Co? Zgodziliśmy się podzielić łup na pół, ale stalkerzy odmawiają oddania nam naszej części. Musimy iść do Brodacza i przekonać go, żeby dotrzymał warunków umowy. Chyba ty też chcesz dostać swoją działkę, nie? O kurde, co tam się kurde dzieje? Coś jest nie tak. Dobrze słyszałeś, spadaj stąd. Dobra, ja sobie tylko tutaj zrzucę te amunicję. Granaty też pewnie dużo zajmują, nie? Co ja mam kurde z Brodaczem rozmawiać? Przecież on jak się uprze, to już z nim nie pogadam. Sowa mówi, że nie dotrzymujesz umów. Mieliśmy bardzo jasne warunki. Ja dostaję detektory, organizuję ich wykorzystanie w polu, a on dostaje procent odzysku. Zapłaciłem mu już za 2 detektory, więc nie naruszyłem żadnych ustaleń. Tak właśnie wygląda umowa, moja umowa z sobą. Jeśli dla niego pracujesz, możesz zabrać 3. detektor. Nie kupię go. Chyba tak. Ale ten detektor sobie zostawię. Na twoim miejscu nie robiłbym interesów z sobą. Jeśli chcesz nieźle zarobić, mogę dać ci fory w polowaniu na artefakty. 2-3 godziny. To dość, żeby prześcignąć pozostałych. Ale jeśli jesteś zainteresowany, mam też zlecenie specjalne. Pilnie potrzebuję artefaktu zwanego kompasem. Opowiedz mi o kompasie. O tym artefakcie krążą legendy. Mówi się, że kompas nie ma szkodliwych efektów ubocznych, a jeśli umie się go używać, wyprowadzi z każdej anomalii. Rozumiesz? Dlaczego ustawiają się po niego kolejki chętnych? Nie dalej jak wczoraj słyszałem, że Noe wie coś na jego temat. To stalker mieszka na południe stąd. Dobrze, odwiedzę Noego. Znajdź Noego i dowiedz się, gdzie możesz zdobyć ten rzadki artefakt. Jakich artefaktów potrzebujesz? Bąbel i śnieżynka, dobra, zrozumiem, wrócę później. A sprzedam, dobra, przynajmniej 59 000. Nieźle, naprawdę nieźle. Teraz tak, ładujemy z Faroga. Urda, ale piękny. Dobra, musimy go tylko schować, żeby ten nie widział. Zobaczmy, czy... O! Witaj, chciałbyś złożyć zamówienie? Jest was 2, chcę złożyć zamówienie. Pistoletu, broni krótkodystansowej, snajperskiej, wzmocnionego... O! Kombinezonu z aparatem tlenowym z zamkniętym obiegiem powietrza, egzoszkieletu. Tylko, że wiecie co? Egzoszkielet nie ma sensu, ponieważ nie mam narzędzi precyzyjnych, aby móc biegać. A egzoszkielet czysto poruszający się nie jest dla mnie. Ale ten kombinezon bardzo chętnie. Dobrze, proszę. A ty co masz do powiedzenia? Kim ty właściwie jesteś? Pietia Krakers. Z tobą sobie chyba porozmawiać nie mogę niestety. Dobra. Dobra, zobaczmy co... Ja sobie zapiszę, zobaczmy co powie Sowa. Potrzebujesz towarów? Brodacz powiedział, że inaczej się umawialiście. Inaczej? To niech on mnie... To niech on dupę wsadzi. Ta brodata świnia zaczyna się za bardzo nadymać. Trzeba mu przypomnieć, kto tu jest szefem. Słuchaj, na Zatonie jest jeden wpływowy gość, nazywają go Sultanem. Odwiedź go, powiedz ci co ma robić. Żadnych sułtanów. Natychmiast daj mi mój udział. Uch, dobra, masz tu gotówkę, ale pamiętaj, brodacz mydli ci oczy. 1500, wow, super, cześć. Dobra, z nim już rozwiązałem sprawę. Teraz tutaj mamy jeszcze... Aha, mamy z Noem porozmawiać i warto byłoby się tutaj gdzieniegdzie wybrać. Aha, dobra, tutaj już byłem. No mówicie tutaj o eksploracji, prawda? Podejrzewam, że powiedzmy jakieś narzędzia możemy znaleźć w jakichś gospodarstwach, jakichś budynkach. Leśniczówka, dosyć spora jest ta leśniczówka. Ciekaw jestem, czy na przykład w zakładzie utylizacji odpadów bym znalazł. No tutaj? Magazyny podstacji. O! To jest dobre miejsce na jakieś tutaj narzędzia. Dobra. Idziemy do Noego najpierw. Dobrą stronę to ja idę? Dobrze, wybiorę sobie tutaj miejsce Noe. Wracamy do naszego pistoletu, karabinu maszynowego. Czy jak on to się nazywa? Karabin szturmowy, o, no. Karabin szturmowy. No i to jest właśnie to, o czym wspomniałem, kurde, ta zbyt niska wydolność naszego bohatera, no to mnie bardzo dobija. Nie wiem jak was, ale mnie takie coś dobija. Bo nie można naprawdę się porządnie przebiec. Hej, to ja! Leż? Kim jesteś? Stalkerem. Już kiedyś się spotkaliśmy. Nie pamiętam, nieważne. Czego potrzebujesz? Potrzebuję artefaktu o nazwie Kompas. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Ten szajs cię nie uratuje, kiedy ze wszystkich stron zaczynają się zwodzić mutanty. Masz weź to i zejdź mi z oczu. Daj mi spokój. Co? Dałeś mi go? Tak po prostu? Ej, kompas był jeszcze przecież w tym. Siema. Chociaż, a mam, mogę... dalej. Aha, z tobą już nie mogę porozmawiać? Dobra. Dobra, ale wiecie co? Chodźmy najpierw tutaj, do tego miejsca. Magazyny podstacji. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć tam jakieś narzędzia. Ale ten kompas był właśnie jeszcze w czystym niebie. I on pomógł najemnikom wyjść z bombla. Czyli to chyba będzie z tym, to chyba będzie związane z tym, żeby tamtym stalkerom pomóc. Tutaj, dokładnie w tym miejscu. Tutaj. Aktywność anomalii. Zbadań teren używając ulepszonego detektora. Tylko na co Brodaczowi był, kurde, jest kompas. I nie wiem, czy to ogólnie ma związek. O nie, nie wejdę tutaj. Muszę iść jakoś naokoło. Coś mi tutaj świta, że... Dobra, są neutralni, to luz. Nie będą strzelać do mnie od razu. Spróbuję sobie tutaj... przejść po prostu, nie będę ich wkurzać. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś tutaj właśnie narzędzia. Hello. Siemanko. Nie jesteś tu mile widziany. To nasz obóz i nie masz tu czego szukać. Moi chłopcy i tak są już bardzo wygłodzeni i spięci. Zbieram oddział, z którym wybiorę się do Prypeci. Przyłączysz się? Nie. Na razie muszę zostać tutaj. Mogę ci przynieść coś do jedzenia. Ha! No dobra, przynieś. Konserwę mięsna, kiełbasę i chleb. Po 6 sztuk. Przynieś tyle, żeby wystarczyło dla wszystkich, bo jesteśmy głodni jak wilki. Oto jedzenie. Rany, a już straciłem nadzieję. Dzięki. Będzie z tego dobry obiad dla chłopaków. Słuchaj, jeśli chcesz tu trochę się rozejrzeć, nie ma problemu. Tylko przestań wymachiwać tą spluwą. Cześć. Jej! Fajnie. Dobra, zapiszę sobie, bo to wiecie... nie chciałbym tu właśnie wymachiwać tą spluwą. A, Stalker. Chodzi o coś ważnego? Bo jak nie, to muszę wracać do roboty. Dobrze. Szukamy. Szukamy tutaj cennych rzeczy, moi drodzy. Może w shopie? Nie. 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 Szukamy dalej. Chyba nie musiałem po prostu tutaj eksplorować na siłę, tylko wystarczyło podejść tutaj do tych najemników i podnieść zwyczajnie narzędzia do precyzyjnej pracy. Od tak pamiętam, jak kurde, jak ja tutaj rozpędzałem się, wyskakiwałem, żeby tylko tam wskoczyć. No ale tak czy siak zdobyliśmy narzędzia do pracy precyzyjnej. Możemy Kardanowi rzucić tam właśnie te narzędzia. Do pracy precyzyjnej? Tak, dobra, bo to były narzędzia podstawowe. Dobrze, możemy wrócić teraz. Oczywiście mogę się też rozejrzeć za jakimś tutaj artefaktem, skoro mam taki kurde detektor. Warto byłoby to wykorzystać. Ło, a nie, dobra, to są chyba anomalie, to mi pokazuje chyba anomalie. Taki wypasiony jest ten detektor, że aż pokazuje, gdzie są wyładowania anomalii. Ale chyba żadnego... Nie, nie widzę tutaj żadnego artefaktu, niestety. Dobra, idziemy dalej. Chciałem dobrze, ale niestety nie wyszło. Dobra, nie w tą stronę. Tutaj co mamy? Izru, co? Nie wiem nawet co to jest, kurde. Ty, chyba tutaj są gdzieś zombiaki. A, dobrze, jednak domyśliłem się, że tutaj jest ta scena. Tutaj się z Chimerą trzaskaliśmy. Czy trzaskaliśmy, kurde. Ja do niej strzelałem, a ona sobie skakała w najlepsze. I tylko tyle. A, okej. No, psy są ślepe, więc mnie nie widzą, a słyszą. Więc ja po prostu się... ulotnie. Zwyczajnie się ulotnie. Ciekawe, ktoś tutaj sobie parasolkę rozłożył, kurde, i full relax. Normalnie istny full relax. Gdzie jest ten Skadowsk? Jeszcze kawał. Nie wiem, gdzie te strzały poleciały, całkowicie gdzieś tam, kurde, niby celowałem w psa. Ale pociski postanowiły sobie pójść, polecieć w zupełnie w inną stronę, tak to już bywa. Kto grał w Stalkera, wie, jak to wygląda. Pytanie teraz tylko, na co Brodaczowi jest kompas? Słucham. Siemano. Znalazłem kompas, proszę. Stary, życie mi ratujesz. No to teraz na pewno mam tego ważnego klienta w kieszeni. Krążą plotki, że sułtan chciał przejąć mój interes. Czeka go gorzki, acz zasłużony zawód. Masz to, to dla ciebie. Uczciwie to zarobiłeś. Utracony przedmiot, otrzymane pieniądze 10 000, współrzędne schowka. I tutaj jaki potrzebujesz? Grawi, bąbel, muszle. Kurde. Grawi? Zdobędę muszle. 1 z nas. Muszli chyba niestety nie mam. kryształ, kula ognista, bla, bla, bla. Dobrze, damy Kardanowi te narzędzia, chociaż... Kardanowi dać? Nie, damy Kardanowi, dobrze. Przyniosłem ci narzędzia. To miło, które? Do pracy precyzyjnej. Fantastycznie. Teraz możemy, kurde, pocisnąć kolejne modyfikacje do naszego pancerza. Albo i nie. No tak, technik zdecydowanie potrzebuje się napić. Musi sobie tam zapodać, golnąć, kurde, dwa dobre łyki. Więc bierzemy dwie butelki. Kurde, już miałem mikrozawał, że coś poszło nie tak. Dobra, Kardan. Dwa szybkie szoty. No. Żeby ręce nie latały. Otóż to, żeby ręce nie latały. Czy w sumie potrzebujesz tylko jedną? Nie, jeszcze jedną potrzebujesz. Masz tu jeszcze jedną. Za ciężką pracę. Ja pierdzielę ten. Dobra. No to teraz możemy, kurde, moi drodzy, regeneracja, kosztuje to 1200 tylko? Liczba pojemników. Zwiększamy ilość pojemników, o tak! Odporność elektryczna, promieniowania, no i zaczyna się waga kamizelki kuloodpornej, trwałość kombinezonu. No i tutaj zaczynam mieć dylematy, bo ja nigdy nie wiem, kurczę, w co tak naprawdę pójść. Ale waga tej kamizelki kuloodpornej bardzo by mi się przydała. A wezmę to. I ochrona promieniowania, i ochrona promieniowania. Dobrze, możecie mi mówić, kurde, jak zrobiłem źle, ale to akurat to są moje wybory. Szkoda, że nie ma tu kawalarza, wypilibyśmy za stoga. Niech mu ziemia lekką będzie. Dobry był z niego chłop. Prawdziwy twardziel, jak skała. Cześć. Cóż, wygląda na to, że tutaj, moi drodzy, sprawy zostały niektóre wyjaśnione. Ej, kurde, tutaj jest schowek. A nie, dobra. Okej, dobra, bo ja myślałem, że byłem tu, a nie znalazłem schowka. Mało istotne. No co? Ruszamy do stacji Janów. Pilot. Do stacji Janów, poproszę. W porządku. Chodźmy. Wyjaśnimy jeszcze jedną rzecz. Dobra? Wyjaśnimy jeszcze jedną rzecz. Szefunciu, spokojnie. Najpierw odłóż broń. Tak, tak, tak. Broń jest odłożona. W sumie to dwie sprawy mamy do rozwiązania. O. Flinta już nie ma. Porozmawiajmy tutaj. Błagam cię, zajmij się Chimerą, jeśli nie chcesz uwolnić Janowa od tego morderczego mutanta, zrób to dla pieniędzy. 10 000 to spora suma. Zabiliśmy z Gnotą Chimerę na Zatonie. Dziękuję wam za to. Im mniej tych bestii w okolicy, tym lepiej dla nas. Gdyby teraz jeszcze wyśledzić tą drugą. Dobrze. Cześć. Przyjaciel stalkerów. Dobrze. Teraz, tak jak już wcześniej wspomniałem, idziemy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że ona zadziała. Miejmy nadzieję, że nie jest to związane z brakiem kompasu, bo chciałbym się, kurde, przekonać, że jednak to jest to, że jednak dobrze pamiętam, jak to było. Dobra, bierzmy to i zobaczmy. Poważnie, teraz będziecie mi przeszkadzać. Dobra, wy akurat strzelacie tam do kogoś, czegoś, nie wiem do czego. Znaleźć wyjście. Pomocy. Kończy się nam. O Jezu, mam ciary! Jest bąbel. Dobra, żyję, ale to by było na tyle. Chłopaki z powinności. Major Czepurny. Bunczuk. Generał Tkaczenko. Porucznik Zakarczuk. Nie mogę przywyknąć do tej mgły. Zadziwiające, jak Czepurny mógł zniknąć bez śladu. Może znalazł wyjście. Dzień szósty. Skończyła się woda. Pułkownikowi odbiło. Zastrzelił dwóch ludzi, a potem siebie. Zostałem sam w tej przeklętej anomalii. Gdyby łączność z bazą nie siadła, to pewnie by nas uratowali i powinność by nie powstała. Jak do tego wszystkiego doszło? Pieprzyć to. Tamten kapitan Tkaczenko zginął dawno temu. Co tu się wyprawia? Tkaczenko z powinności zaraz do niego dołączy. Sprawiedliwości stanie się zadość. Kurde, się tam kurde wyjaśniają granatami. Moi drodzy, tak, dokonaliśmy tego. Zmieniliśmy tutaj, odkryliśmy historię właśnie tych tutaj sygnałów radiowych. I tutaj chyba zakończymy, tak, tutaj zakończymy. Jesteśmy dosłownie tutaj niedaleko misji, mamy do badania. No naprawdę szkoda. Szkoda chłopaków i to była ta sama sytuacja co w Czystym Niebie, że utknęli w bąblu i nie wiedzieli jak z niego się wydostać. Tam akurat wtedy byłby chyba przydatny kompas, chociaż coś tam było z sygnałem radiowym związane. Dobrze, ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli podobał wam się odcinek, koniecznie zostawcie kciuka w górę, piszcie komentarze. Lubię czytać wasze komentarze, bo są takie... Przypominają mi pewne sytuacje, że ej, słuchaj, nie zrobiłeś tego, czemu nie robisz tego, czemu tam nie poszedłeś. Naprawdę widać, że pomimo tego, że grałem wiele razy w Stalkera, to zapomniałem niektórych rzeczy, za co przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, sorry za to, ale ja tak gram, niestety. Tak będę grał. Oczywiście też jeszcze podkreślam, że odcinki nagrywam z wyprzedzeniem, więc wasze uwagi w komentarzach mogą mieć dopiero odzwierciedlenie, powiedzmy 2 odcinki dalej. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.